Bo to był taki mój warunek, wiecie, że ja po prostu chcę mieszkać na Sikihor, ja się nigdzie nie będę przeprowadzał. I potem jak się poznaliśmy, spędziliśmy razem dwa tygodnie, no to ona... Zdecydowaliśmy się, że chcemy razem mieszkać i żyć, no to spakowała... But with Calix you ran away, nie? Nie, not leave Calix. No, nie. No that's what I mean. No to ona po prostu bez wiedzy ojca spakowała się i uciekła i... No ale ojciec po prostu w trosce o nią mówił, żeby tak nie robiła, no bo wiecie, no różnie może być w życiu, nie? Tak naprawdę nie wiadomo na kogo trafiła i różnie mogło się to potoczyć. Także ja w ogóle nie poznałem rodziców przed ślubem. Ślub tak naprawdę wzięliśmy, bo wiecie, no żyliśmy razem już 4 lata ponad. No i ten ślub tak naprawdę do niczego nam nie był potrzebny, nie? No ślub to się bierze, według mnie, możecie się z tym nie zgadzać, ale ślub tak naprawdę to się bierze dla rządu i dla rodziny. No tam wiadomo, no dla siebie też, no jesteście razem, okej, ale... Ale dwa pierwsze powody to jest rodzina, bo rodzina presuje, tak? Rodzice, jak tak mieszkacie bez ślubu w ogóle, co to jest, nie? A dwa to dla rządu, żeby papiery były zgodne i żeby było pewne rzeczy łatwiej załatwić, no. I to jest moje zdanie. No i ja wzięliśmy ten ślub tak naprawdę dla rządu, bo żebym mógł mieć wizę taką małżeńską. Tymczasową rezydencką wizę, wiecie, żebym mógł załatwić, żebym nie musiał wyjeżdżać z Filipin i się przejmować tym więcej, no to po to wzięliśmy ślub. Ja oczywiście tego nie żałuję, jestem bardzo dumny z tego i się cieszę, że mam taką żonę jak Marikar, także... No i jeśli chcielibyście obejrzeć sobie, jak nasz ślub wyglądał, to tutaj wam wrzucę link do wideo, do angielskiego kanału. Bo po prostu, no nie było to jakieś wielkie święto, zrobiliśmy ślub online i tyle, no, żeby mieć papier. Też w tym czasie nie cierpieliśmy na nadmiar gotówki, wręcz przeciwnie, więc no nawet drobnego, małego przyjęcia na... Bo tak myślałem, żeby wziąć ten ślub, wiecie, zorganizować na plaży, takie małe przyjęcie, paru znajomych zaprosić i zrobić ten ślub online na plaży. Ale po prostu, no nie było nas stać wtedy na to, no i zrobiliśmy to w domu, jak się obudziliśmy rano, siedliśmy do komputera i zawarliśmy związek małżeński. Możecie sobie obejrzeć. Justin is there. Where? In Baki? I know, because I'm writing with him. Number 11. Paksu. Paksu again. Marikar, this is short, you can read. Marikar, I don't know. Co wiesz o Polsce, ojczyźnie swojego męża? What you know about Poland, my, you know? What I know about Poland, they have good food, they said, and they have, how it called? They drink a lot. I don't know, the beautiful places, you know, like a tourist spot to go there. That's what I know in Poland. That's good all? Good food, good chocolate, good this, good man. Good man? Good man. And good places, you know, like, what do you call, tourist spots? Mm. Tourist spots to go, very beautiful. I watch the, you know, the other vlog of foreigner which visit Poland. Like they show in Poland, yeah, huh? Show the tent, something like that, to visit in Poland, you know. And yeah, I would like to go there, to visit those places and try the food. Okay. No, mam nadzieję, że kiedyś będzie mogła Polskę poznać. Także, dzięki za pytanie. Dzięki za pytanie. Pablo Escobar. Witam, bardzo lubię twój kanał. Mm-hmm. I read it. I would like to ask you about the spiders in the Philippines. What is it? And there is also like Anna Pietrzak. Anna Pietrzak. Maciek.
A ja mam fobię, boję się. Ma podobny problem, boi się węży, żab, jaszczurek. Czy jest ich tam sporo. A Pablo Escobar boi się pająków. No wiecie, pająków jest sporo. Zawsze w domu będziecie mieć jakieś pająki, takie małe czy trochę większe, no ale one ogólnie nie są szkodliwe. Nawet te większe, które wyglądają bardzo ohydnie, nie gryzą i są spoko. Także ja z pająkami, też są takie fajne pająki, które zamiast chodzić, to skaczą. You know these jumping spiders? No. How about you? What? About spiders. There's many spiders here, yeah? Yeah, I don't care about spiders. Ale tak naprawdę pająki w ogóle... Pająki, you call it pająki? Yeah, spider is pająk. Pająk is umbrella in Tagalog. Yeah? Pająk. Także pająkami się w ogóle nie przejmujemy. Żaby, ropuchy są takie duże i one koło domu zawsze jakieś ropuchy mieliśmy. Szczególnie jak jest gdzieś woda, jakieś takie wilgotniejsze miejsce, to one tam siedzą. No ale to też wiecie, no siedzą se te ropuchy, nic nie robią. Jaszczurki, w każdym filipińskim domu są jaszczurki. Małe te jaszczurki, oni to nazywają butike. Yeah. Takie coś jak te nasze, powiedzmy, zwinki. Or gecko. W każdym domu są jaszczurki, my nawet teraz mamy w domu, powiedzmy, te moskitiery w oknach, no ale wiecie, no drzwi też otwieramy, zresztą taka mała jaszczurka to sobie przejdzie pod drzwiami, czy gdzieś się zawsze wciśnie. Szczególnie jak jest jeszcze dzidziusiem, bo one są wtedy takie malutkie. Także jaszczurek nie unikniecie. Jeszcze są gekony. Jaszczurki dla mnie są w porządku, bo zjadają owady, łapią owady cały czas, także to jest ok. No natomiast problem jest taki, że jak sobie już pojedzą, to muszą się wypróżnić, więc to jest, powiedzmy, problematyczne. Gekony są spoko, ja w ogóle lubię gekony. Marikar się boi gekonów strasznie. Na angielskim kanale możecie sobie zobaczyć film Filipinka versus gekony. Nagraliśmy coś takiego. No i co? No węży się tak nie spotyka. Węże się boją ludzi, także raczej starają się unikać ludzi. No jest to, no jest, są te stworzenia i musicie je tu zaakceptować. No mnie tak naprawdę wkurzają tutaj komary tylko, bo much nie ma za dużo, ale komary są i komary są upierdliwe. Mucha is very annoying. Mosquito is annoying, you know, for me. Komary są upierdliwe i będą was codziennie praktycznie wieczorem gryzły, także... I za bardzo wiecie, no ja... Nie wiem, no kadzidełka lawendowe działają, także jak sobie zapalę te kadzidełko, to zapach lawendy je odstrasza. Można by było sobie jakieś lawendy nasadzić w koło domu i podejrzewam, że wtedy by komary... Okej. Siadaj, synu, tak. Be careful. Także tyle odnośnie tego pytania. Myślę, że wyczerpaliśmy... A, skorpiony też są. There is also scorpions sometimes. I karaluchy. What karaluchy? Cockroaches, you know, ipis. Oh my god, god. Karaluchy, wiecie, karaluchy tutaj też są. They biting actually. I one gryzą i jak was karaluch ugryzie, to jest takie stan zapalny, taki rozogniony, gorący, twardy się robi. To jest naprawdę nieprzyjemne, bolesne. Bardzo boli. Czasami potrafi was ugryźć karaluch podczas snu. I karaluchów też się jest ciężko pozbyć z domu filipińskiego, bo one, wiecie, one latają w ogóle, mają skrzydła, także one latają, przylatują, wiecie, szukają żarcia. Wczoraj nawet ubiłem takiego dużego karalucha w domu. Tu, gdzie mieszkamy, nie mamy dużo tych karaluchów, ale no praktycznie nie ma dnia, żeby jednego karalucha nie zobaczyć. You know, there is no day without the ipis in the Philippines. A jak pójdziecie gdzieś, gdzie jest brudno, gdzie jest więcej jedzenia... Guys, there is also like a sign, if the many ipis like outside, it will be rain. They are going out from the canals because it will rain, yeah. Ah, okay, so they don't like to get flooded. Yeah.
Okay. To w miastach tak, nie? But you know, it's in the city. You don't expect. I mean, you didn't experience yet. Like in Laguna, we have like this. Like there is a month. I don't know what do you call this insect, but this insect they go to the light and they are very stinky. They smell. Yeah. They go to the light. There is a month like that. I think it's like November. It's many, many, like very, you know, crowded of this insect, and they go to your to you, and they are stinky. The smell. But they are not. This is not aphids. No, it's not aphids. They are more like this very small, like a ladybug, you know. No, więc karaluchy, szczególnie w miastach, to jest zmora. I Marikar mówi, że jak przed deszczem, one uciekają jakby z kanałów, wyczuwają ten deszcz, że ma nadejść, i po prostu, żeby nie zostać zalane wodą, to uciekają z kanałów i wtedy jest pełno karaluchów na ulicach. Nie polecam miast filipińskich. Bardzo nieprzyjemne. Karaluchy. Number 13. You was where? Dzięki za pytanko. Did Marikar try Polish meals? Pierogi, schabowy, barszczyk. On your vlogs you can very often watch like we eating Filipino foods or other foods, but we never eat Polish because food. You know, like recently. Wait, I need to read this in Polish. Czy Marikar próbowała kiedyś polskich potraw? Pierogi, schabowy, barszczyk. Na filmach często widać, że jemy regionalne potrawy z Filipin, ale nigdy nie jemy polskiego jedzenia. Dawaj. What you try? The food? I try this goulash, I try the kielbasa. I tried the kiedyś, pomidorowa. Kiedyś mi kumpel przywiózł laskę całą, taką dużą krakowskiej kiełbasy. To prawie Marikar zjadła sama, nie? Gruchówka, this. What is this sour? Barsz? Barsz. No, żurek próbowała. Bigos. But I never tried this pierogi. Pierogów but nie, ale. Ale zrobimy pierogi. Może pierogi. I will cook pierogi. Kiełbasę, wiecie, no kiełbasę taką z cebulą żeśmy smażyli. Bigos, żurek. Co jeszcze takiego? Smalec zrobiłem taki po polsku parę razy. What's smalec? You know the smalec for the bread. Like spread. Very nice. Pasztetu próbowała takiego z wątroby, wiecie. To jest bardzo, no taki pasztet jak w Polsce, tylko więcej chyba wątroby tam dają, nie wiem, bo to znajomy taki Niemiec robił i kupowałem to czasami. Jedliśmy ten pasztet, you know, like the liver spread, we eat this also in Poland. No, to tak z grubsza, a schabowego to jemy normalnie, Marikar robi schabowe. What is schabowe? You know, like the schnitzel, pork schnitzel. Marikar robi schabowe, jemy schabowe. I czasami nawet z ziemniakami je jemy, z mizerią na przykład, także... Tak. Pojedziemy do Polski, wiecie, no tu jest też problem ze składnikami do polskiego jedzenia. Nie ma wszystkiego, albo jest bardzo drogie. Ja też nie mam czasu, żeby gotować, także wiecie, no Marikar z reguły gotuje. Ja czasami coś ugotuję, ale to nie jest zbyt często i... No i jest jak jest. Number 14. Maciej V. Maciej W. Maciej W. Sorry. Dawaj. Czy na Filipinach musisz mieć jakieś pozwolenie na nurkowanie? Pozdrawiam całą familię. Pozdrawiamy Maciej, mój imienniku. What is the question? Do you need to have some special permit to dive in the Philippines? Więc tak. Jak wszędzie, wiesz, no możesz nurkować sam, jeśli masz swój sprzęt, to możesz nurkować bez żadnych pozwoleń. Tak samo jest w Polsce, myślę. No ale jeśli chcesz wypożyczyć sprzęt w centrum nurkowym, to musisz mieć kurs nurkowania open water.
i musisz zapłacić jeszcze za przewodnika nurkowego, bo nikt nie pozwoli ci nurkować samemu z ich sprzętem, nie? Poza tym, no jest to wbrew przepisom. Nie możesz nurkować sam, jeśli nie masz uprawnień do tego, bo do tego trzeba mieć kurs specjalny nurka takiego solo, tak? Także ja mam swój sprzęt, pożyczam sobie tylko butle gdzieś tam i wiecie, no nikt się mnie nie pyta, gdzie i po co nurkuję. Za nurkowanie w niektórych miejscach, czyli tam, gdzie Filipińczycy mają sanktuaria tak zwane, czyli jakiś tam rejon chroniony, gdzie inni Filipińczycy nie mogą łowić ryb. Z reguły trzeba zapłacić 100-150 peso kosztuje. What? 100-150 peso kosztuje opłata za osobę za nurkowanie w sanktuarium. A okej, okay. Thank you. No dziękuję synku, ładnie mnie tu zasypałeś, tak. 100-150 peso, czasami chcą jeszcze dodatkowe pieniądze, jeśli nurkujecie z kamerą. 100 peso, 8 zł. Jedziemy na 15. 15. Justyna, paszport dla Antka i Dziubaki. Polski. Not yet. Pozdro Justyna. No jesteśmy w trakcie załatwiania polskiego obywatelstwa dla Antka. Jest to bardzo mozolny proces i trudny, wymagający latania do Manili. My nie chcemy latać do Manili, więc załatwiamy to przez pośredników. Antek, uważaj. Załatwiamy to przez pośredników. No i zobaczymy, jak to przebiegnie. Także no na razie nie mają. Paszport polski dla Marykar, no to nie wiem w ogóle, jakie są opcje, żeby załatwić obywatelstwo polskie dla Filipinki. Nie mam pojęcia, musiałbym się zorientować. Ale mają filipińskie paszporty zrobione, także możemy gdzieś wyjechać, jeśli byśmy chcieli, bo mają oboje filipińskie paszporty. Next. Forma 789. Tak jest. Siła. Jak jest forma, to jest siła. Jecie codziennie ryż na sucho, czy po prostu codziennie stoi na danie z ryżem? No tak. Nigdy nie jemy ryżu na sucho i Filipińczycy nie jedzą ryżu na sucho. Zawsze do ryżu musi być tak zwany ulam, czyli dodatek. Nie mylić z ulan, czyli z deszczem, bo ulam to jest deszcz, ulam coś, co się je do ryżu. I Filipińczycy z reguły preferują, żeby to było w formie takiej zupy, wiecie, rosołu, coś takiego, że tam jest jakieś mięso, jakieś warzywa, bo wtedy tą zupą sobie polewają ryż, żeby go nie jeść też suchego, no i sobie jedzą ten polany ryż i te mięso tam wybierają i warzywa, nie? Także z reguły tak jest. Jemy ryż codziennie, nieraz nawet 3 razy dziennie. Jest to ok dla mnie. Nie mam z tym problemu. Number 17. Justyna. Krystyna. Krystyna, sorry. It's like Christine. Gembala. 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 Read it, Gembala. Czy Marykar z Antosiem obchodzicie święta, choć trochę po polsku, tak dla tradycji? Pozdrawiam super rodzinkę. No to na to pytanie już odpowiedziałem. It's about Christmas, if we make it like Polish, you know. What is it Polish? Polish kind of Christmas. You know, więc since we live together, we don't have Christmas. Yet. Nie obchodzimy świąt. No. Nie obchodzimy świąt, bo ja to moje. W ogóle nie mam, nie czuję tych świąt. Nie czuję tego klimatu. Odpowiedzieliśmy już na to pytanie. We don't have Christmas since Dawaj. I live with Mark. What? Next one. IT Master. IT Master. IT Master. Pytanie do Marykar. You read it, Dawa. It's like what you think about Polish people, good and bad sides. But you already answered this. Jolanta 8, Jolanta 803, podobne pytanie. But this you can answer. What is it? If the Polish guy is better than the Filipino guy as a partner for life, and why? I think yes. Gee.
you know, the Polish for me, like math, he's very responsible, like a husband and the father, you know, like for the family. Wait. To jest właśnie różnica też, że Filipińczycy nie są zbyt odpowiedzialni. You know, like the Filipinos, they are not so responsible, nie? Yeah, the other. He will do like, you know, like for example, like he need to do this, he will do like very planned. You know, he need to make sure that there will be like for tomorrow, for the next day, for the next month, for the next year. He's very, you know, like hardworking guy. Dawaj question. Number. This is funny. To jest dobre pytanie. You read, babe. Mateusz? Mateusz C. Trzema, czy dalej jesz nożem i... I don't know. What is that? Do I still eat with the fork and the knife? Or already with the spoon? No, I'm still eating with the fork and the... Fork and the knife. Jemy, wiecie co, jemy nożem i widelcem. Sometimes like only hand. Dokładnie. A po prostu, a czasami jem rękami. Tak jak Filipińczycy. Niektóre potrawy jem rękami, albo jak jesteśmy gdzieś, no w takim miejscu, gdzie wszyscy jedzą rękami, to jem rękami z nimi. Ale normalnie w domu jem nożem i widelcem. Także dzięki, dobre pytanie. 20. Stanisława Dohan. Dohan? This is about the religion. Dawaj, kochani. Jak wygląda wasze życie religijne? Jesteście katolikami, czy Filipińczycy chodzą do kościoła? Wiem, że to sprawa prywatna, nie musisz odpowiadać, jeśli nie chcesz. Dziwaka, how is our religious life? Do, are we Catholics? Do Filipino going to the church? Yeah, when I was a kid, I was going to the church because of my grandma. She used to take me in the church, but when I grow up, I don't go at all in the church. Because you know, you can pray at home if you really like to. And I know some people, like people, they go to the church. But you're doing this, you know, like you pray at home. Yeah, I do pray before I sleep. I always pray, you know. For me, it doesn't matter if you go to the church or not, as long as you pray. This is most matter, I think. Then, you know, like people go to the church, clean their soul. Then after that, they go to the home, they... Judging the people, saying something bad. Beating the wife. This is bullshit, you know. Why are you going to the church? No, ja uważam podobnie, nie? Że wiecie, no nie ma... Nie wiem, ten kościół tak naprawdę to nie jest jako taka instytucja, nie jest do niczego potrzebny. Jak ktoś chce, to może się pomodlić w domu, czy nawet na plaży. Dla mnie, wiecie, kontakt z Bogiem, ze Stwórcą, to jest wtedy, kiedy obcuję z przyrodą, z naturą, taką niedotkniętą ręką ludzką. To wtedy mam takie, nie wiem, no takie wrażenie But wewnętrzne, że... Excuse, how do you call this hypocrite? Like in hipokryci. Something like that, you know. Że jestem częścią tego stworzenia, wiecie, i mam taką namacalny przykład, żeby doświadczyć tego piękna, no niesamowitego, nie? Szczególnie właśnie mam to podczas nurkowania, czy nie wiem, gdzieś jak pójdziemy, chodzę po dżungli, albo wychodzę, nie wiem, na jakiś wulkan, czego dawno nie robiłem, ale no nawet w Polsce, jak chodziłem po górach, to było takie wrażenie też, nie? Dawaj, kochanie. Agnieszka Savary. Yes. Agnieszka Savary, number 21. Jakie mleko pije się na Filipinach i czy się pije krowie bądź inne? What you do? Co Marika robi, że ma tak białe zęby? What is it? So, dziwaka, it's like, what kind of milk you drink in the Philippines? Mm-hmm. And what you doing that you have so nice... Nippen. I brush my teeth every day, guys. You come closer here. Oh. So you should be like in the middle. In the back, you go front. You go back. Go to me. What? You don't like to me, huh? Widzicie? I don't understand Polish. It's so very complicated.
So I brush my teeth every day, guys. I'm using, sometimes if I remember, I'm using baking soda. I mix with the toothpaste. Yeah? Like, yeah. Because this brightens your teeth. I do this like when I was also in Laguna, you know, like brush your Marikar teeth. Dba o zęby, mówi, że czasami dodaje sody oczyszczonej do pasty i myje sodą oczyszczoną. Pasty. I wiem, że używa też nici dentystycznych. Może nie codziennie, bo, ale czasami używa. You know, like the... How you call this? Dental floss? Dental floss. Także tak dba o zęby Marikar. Is it, do I have a nice teeth, guys? Oh my god, I'm so over... A mleko, wiecie, Filipińczycy nie piją mleka, bo jest mleko, tu jest bardzo drogie, także wiecie, litr mleka kosztuje 80 peso tu, gdzie mieszkamy, a na Sikihor to kosztuje 100 peso. 100 peso to jest 8 zł. Więc Filipińczycy nie piją mleka i... You need to go to dentist. My pijemy mleko, Antek pije czasami mleko, a Marikar dodaje mleko do kawy. Yeah. Bo ja nie pozwalam dodawać tych śmietanek w proszku, które mleko są... Mleko of Antony's on me, guys. Chemiczne i syfiaste, także kupujemy jej zawsze mleko, żeby miała mleko. It's on me, the mleko of Antony. Next one. Piotr! Dzięki Agnieszka za Dziękuję zapytanie. Dziękuję za uwagę. Piotr. Piotr. Pa... I don't know. Paździerski. Paździerski. Siema! Czy pokazywałeś Marikar polskie firmy, seriale oraz odwrotnie? Czy oglądaliśmy filipińskie perełki filipińskiej kinematografii? Jeśli tak, jakie były wrażenia? Do you watch like Polish? Do I show you the Polish movies or TV series? Yeah, of course. You know, I ask him because I'm always curious. You know, I always want to learn. Last Polish. Time we watch, I think this about the, you know, this football followers. Yeah, you know, like they. Yeah. I like to watch Polish movies. Formoza? You know, nie pamiętam tytułu, ten z tym, no taki nowy film z tym, z Damięckim o kibolach, to był ostatni, co oglądała Marikar ze mną. It's very interesting for me if watching Polish movie, you know. Like, ale oglądała Chłopaki nie płaczą. The, how you call that, like when they talking, it's very, you know, like I like to see how they talk also. Muszę jej trochę starszych filmów pokazać. Jak like Wabang, wiecie, Polish. Coś takiego. Ale Pan lubi. Is, and also the music Mama. From Poland. The Polish music. Oh. Pani Zabigion, you know, I like it. Tak, ulubiony polski... Szaman, you know. Ulubiony szaman? Tak. Bardzo But lubię. But szaman to jest... Kto to jest? I don't know. Nie wiem, kochanie. Don't ask me. No Marikar polski rap, bo Marikar słucha w ogóle rapu, także polski rap, very rap, you know. Lubi i jej ulubiony kawałek to jest... To są Panny z Avignonu. Wysoki lot. Wysokie. Także Najobani, kto nie słyszał, to może sobie posłuchać, bo bardzo dobry kawałek z Krakowa. I like that music really, guys. A drugi to jest szaman, tylko nie pamiętam wykonawcy niestety. But between this szaman and Wysoki lot, I prefer Wysoki lot. Not Wysoki lot. Ja też. Ale but wiecie, no musiałaby posłuchać więcej tego polskiego rapu, żeby też sobie wyrobić jakieś zdanie. A co do mojego oglądania filipińskich filmów... And also the action Polish movie, very interesting, yeah. You know, I like it. Ja polecam filipińskie filmy akcji z lat 80. Są zajebiste, nie? Zajebiście. To jest takie kino klasy Kurwa. B, można się obśmiać, akcja jest cały czas, coś się dzieje, tuką się po ryjach, strzelają, nie? Są pościgi samochodowe, także i kiedyś pamiętam jakiś horror widziałem filipiński, to no. Myślałem, you know, like horror movie Filipino. Myślałem, że się wykończę ze śmiechu, a akurat poszedłem do sklepu coś kupić filipińskiego i oni z reguły tam mają telewizory i akurat szedł ten horror i po prostu przysiadłem, kupiłem sobie piwko i zacząłem oglądać, nie, no nie, naprawdę perełka, arcydzieło kina, także polecam, nie? Co? Polecam. My dawniej z bratem czasami mieliśmy taką tradycję, że siadaliśmy w weekend przy jakimś alkoholu i właśnie oglądaliśmy tego typu filmy. Także, no to jest coś w tym klimacie, nie? Next. Dobre filmy klasy B. Dobra. Kobra. Bez spiny i z dużym bananem się to ogląda. Tak. Number
20 something a tire, you know. This Paulina. Paulina. Paulina P. A. Paulina P. Paulina Dzięki P. za pytanie. Czy młody ma zabawki? Zawsze widzę Antka, jak się po prostu bawi w piasku. To tak jak dzisiaj. What is it? Dzisiaj też się bawi tylko w piasku. Nigdy nie widziałam samochodzików, koparek. Raz mi wmigło wiaderko na plaży. Nie są dostępne, są zbyt drogie, czy może po prostu na Filipinach tak jest, że im mniej, tym lepiej. Czy kiedyś przyleci do ciebie twój synek? Nie tęsknisz za nim? No to zacznę od końca, już to mówiłem. Oczywiście bardzo tęsknię i chciałbym, żeby do mnie przyleciał, no ale niestety sam nie może przylecieć, musiałby przylecieć z mamą, także to jest już jakiś tam problem. I mam nadzieję, że przyleci tu kiedyś, bo no, dla dzieci uważam, że to jest świetny kraj. No, cały rok mogą się bawić na zewnątrz, nie muszą siedzieć w domu, także jest dużo dzieci do zabawy wspólnej, także świetne miejsce dla dzieci. Antek ma dużo zabawek, no ale wiecie, no na vlogach ich nie widać, bo po prostu ich nie bierzemy ze sobą, ma je w domu. Czasami mu tam coś weźmiemy na plażę. You know, sometimes we forgot to take him like some toys for the beach, yeah? We should take him like the shovel, the cars. To jest prawda, że czasami zapominamy, czasami bierzemy, nie? Dzisiaj żeśmy nie zapomnieli, bo to było też takie szybko, spontanicznie wszystko. Także dzisiaj w ogóle nic nie wzięliśmy. Szybko. But we should bring, you know, like the shovel and the... Shovel. Ale wiecie, no tak naprawdę to on i tak... Dziecko sobie zawsze znajdzie coś do zabawy, nie? Jak jest na otwartym terenie, to zawsze jacyś kumple są. Albo się będzie patykami, kamieniami, czy liśćmi bawił i... Nie, no niewielka różnica dla niego, nie? Te zabawki ma w domu, ma dużo zabawek. Głodno. Może nie tak dużo jak dzieci... Me too. We finish this and we can go for food. Nie tak dużo zabawek jak mają dzieci w Polsce, ale ma zabawki. Need to take the clothes. Nawet część, parę zabawek dostał od tam jakichś naszych patronów, z którymi się spotkaliśmy. To zawsze dla Antka przywozili zabawki, także dziękujemy za to też. I nawet wczoraj mu zamówiłem klocki już takie, coś a la Lego, bo widzę, że już manualnie jest zdolny, żeby coś składać takiego, więc zamówiłem mu klocki i zobaczymy. Za tydzień powinny przyjść, także... Dawaj, kochanie, where are we now? Jedziemy. Piotr, no, it's Magolina 27. Magolina 27. Hej Maćku, czy będziesz dążył do tego, żeby Antoś dobrze mówił po polsku? Przykładasz do tego wagę, czy podchodzisz na zasadzie, ile wyłapie, tyle się nauczy? Pozdrowionka dla was. Pozdrowionka dla ciebie, no. Wiesz co, no na razie jest to na zasadzie, ile wyłapie, tyle się nauczy. Ale myślę, że trochę w przyszłości się do tego przyłożę. I chciałbym, żeby przerobili razem, bo to też nie będzie tak, że tylko Antek, ale żeby wspólnie przerobić z nimi taki elementarz, wiecie, no, coś jak dzieci w zerówce robią w Polsce. To chciałbym to z nimi wspólnie przerobić, no i zobaczę po prostu, jaki będzie efekt. Yeah, about Polish language. Także... Rozumiem. Ale ja do niego mówię po polsku, czasami się zapominam i się zwracam do niego po angielsku, ale staram się mówić do niego tylko po polsku i zakładam po prostu, że nie będzie miał wyjścia i żeby rozmawiać ze mną, będzie się musiał nauczyć po polsku. Number. Po prostu wymuszę to na nim. Piotr Jaszczabek. W ilu językach mówi Antek i który jest... No wiecie, no w domu głównie my rozmawiamy po angielsku. Ja do Antka mówię po polsku, Marika do Antka mówi po angielsku, czyli no głównym językiem jest angielski. A dzieci, jak już będzie się więcej z dziećmi bawił filipińskimi, na podwórko wychodził, no to nauczy się na pewno mówić w Bisaya. A jeśli pójdzie do szkoły filipińskiej, to nauczą go Tagalog tam. Czyli tego oficjalnego filipińskiego języka głównego. Mam M. A to już było w sumie odpowiedziane. What's the difference between to living with Polish guy and the Filipino guy? So you already answered this, yeah? I don't know. That, you know, like I'm more responsible. No, we didn't answer because... Ah, okay. Przerwało nam. Okay. What is the question?
So what's the difference in the life between European guy and Filipino guy as a partner in life? What's the difference? You know, you live with Alvin before, you live with me. Like before you have also like this Italian boy guy. But we didn't live together. Ah, okay. In the Filipino, you know, like the Filipino, they really love to cook. So when I was living with the father of Calix, he's cooking 3 times a day. Ah, yeah? Yeah, he do. Sometimes I cook, but he likes to cook, you know, he really likes to cook. Then, for example, I would like to go somewhere like alone. I can go alone, like I will leave Calix. Yeah, he let you do? Yes. Okay. I go with my friend. It's okay. But with Polish, wait, I'm not done yet, babe. You can go alone. Come on. Yeah, but I have time limit. Like, you need to come back like this time. Like, very rush. So I need to know where you come back, yeah? Yes, same with the, you know, like with the father of Calix. But he don't give me like time. Like, you need to be here like this time, you know. And so I said, I will let you know when I will come back, you know. I don't give you time limit. Before you give me time limit, oh. Only if you go alone and I need to stay with Anton. Listen, I go to the party only 1 hour. How I can enjoy this 1 hour? You go like more, 2 hours. No, it's only 1 hour because I left. Wiecie, ale to wynikało z tego, że Antek po prostu jest bardzo do niej przywiązany i dalej jest karmiony piersią i on nie chce zostawać sam ze mną i drze się zawsze i traumy robi. Teraz jest już lepiej, także... Bardzo głodna chyba. Jak był mniejszy, no to w ogóle ciężko było, żeby ona gdzieś sama wyszła, ale ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby ona się spotkała z koleżankami, gdzieś sobie wyszła. Ale mały musi trochę podrosnąć i wtedy ja się z nim będę bawił spokojnie. Maryka może sobie iść na imprezę z koleżankami. We will see, guys. But the question is about the difference between Filipino. Yes, I told you. So that's it? Yes. Okay. To wszystko i to jest jakby jeszcze odpowiedź do wcześniejszego pytania, na które nie skończyliśmy odpowiadać, bo nam się bateria wyczerpała, także zapomnieliśmy. This is also the difference like between Filipino and the Polish. Because for example, like before, if we go together somewhere like with father of Calix, he's always on trouble, you know, always on trouble. There is no day without trouble. Because he's very jealous. He's like very, you know, like if someone looking at me, always angry, always punching the guys, you know. But for example, for Matt, someone is looking at me, he's very happy, you know. I don't know why. I'm happy, you know, that I have beautiful wife. Wiecie, no, czemu mam być nieszczęśliwy, że mam piękną kobietę i się inni goście na nią patrzą też, nie? No, I will tell you again, because you know, I have Filipino son, like Calix. But for Calix, if you are looking at me... What about you? You're happy when the other woman looking at me? Or I don't give a shit. Or you're jealous? I don't give a shit. They can sit with you. I don't give a shit. This is depends on you, babe. But for me, they can look at you. Why not? Because what? But you're jealous? No, I'm not jealous. I'm too beautiful to be jealous. Dobra, no to ona jest zazdrosna trochę. As long as they don't kiss, you know. What about hug? It's okay, babe. Okay. Hug. What else? Why hug? Just looking. I joke, yeah? But for example, like, if Calix is with me... Ale jak jedziemy samochodem czasami i się obejrzę na bok, to... O! To jesteś żyrafą znowu? What are you talking about? Are you giraffe, huh? Are you giraffe? Yeah, because you know, guys, before we live together, how can you do this like you're with your girlfriend or your wife and there is like a woman walking and you're like giraffe, you know? This is, for me, this is rude. I never do like that. For example, there is a handsome and very masculine guy. Is I'm like just passive. Looking, you know, maybe. I just, you know, like, maybe look. I know this woman, and so I should greet her. Like this. Oh my God, babe, don't break her neck! Maybe I know the woman, I should greet her, don't you know. Don't bullshit me, babe. Yeah. Should greet her. What's your problem, you know? If you know her, because you're looking at her like very far, until walking, you still don't know her? You know I have... Oh. My bullshit. My vision is poor, you know. Why are you looking to the woman if you have poor vision? Because if you have poor vision, maybe, you don't see her at all, maybe, you know. Maybe this is my friend, you know, or bullshit. She needs help. Babe,
I'm done with this, you know. Now I don't okay, give a shit. Okay. Przejdźmy do drugiego pytania, bo dojdzie do rękoczynu. What? But you will beat me, huh? No, I will not beat you. I'm not like that, you know. I joke. Relax, Bata. Don't. Give me kiss, huh? I love you. You're the one and only. You know that, huh? Or no? I don't know. No to wiecie, to teraz obiadu nie dostanę, nie? Nie ma szans. There will be no lunch for me, huh? Mogę od razu jechać gdzieś do restauracji. Także... Kto to był? I'm hungry. Czekaj. Kto to był? You... Wait. Kurwa, man. Kurwa. We are diving, diba? Many divers, no? Always diving here. Mam M, wisisz mi obiad. What show, mam M? Show me lunch, you know, for this question, you know. Kiedy pani wypada do Polski? Vlogi? A, to jest Polski, drugie pytanie. Bill. Jak będzie nas na to stać, to wpadamy do Polski i coś będzie w Polski. What is it? What is the question? A, what we need to do that you will smell poo-poo? Speak more Polish. Did you brush your teeth? Maybe Anton? No, of course he will you tell will not me. Poops like this? No. What is it? What we need to do that you will be more into the vlogs, you know, involved in Polish vlogs. Then I need to learn more Polish, you know. No, to musimy Marikar podszkolić z polskiego. You don't know my Polish, guy. If you know my Polish, come here and you talk to me, oh my god, you will get crazy, you know. Mental crazy disability and the differences between you. What do you mean? You know, cultural and mental differences. Różnice kulturalne, to już omówiliśmy, także... Magdalena? A, Magdalena. Czy mentalnie filipińska żona mi odpowiada, jakie są różnice między nami? No to różnice już z grubsza omówiliśmy, no też możecie zobaczyć we vlogach. A czy mi odpowiada? No oczywiście, że mi odpowiada, bo jakby mi nie odpowiadała, to nie wziąłbym sobie jej za żonę i nie, wiecie, no nie żylibyśmy razem 5 lat, nie? Także bardzo mi odpowiada, jestem bardzo szczęśliwy z Marikar i... What are you talking to them? I said you perfect woman for me, you know. I'm in love with you. Crazy, yeah. Ciągle ją kocham i nawet wydaje mi się, że ją kocham coraz bardziej. What is this? Z każdym dniem. This is like drunk. Nie mówię tego bynajmniej pod wpływem alkoholu, bo już wypiłem drugie piwo i to jest wszystko, nie mam, zaraz właśnie muszę... Dziubaka, give me water, because I'm dry, you know? Please, give me water, babe. Yeah. Także myślę, że... Dziubaka, don't swear. Właśnie, to są różnice, Marikar przeklina więcej ode mnie. Hey, damn spokoj, I'm not swearing. This is not swearing, this is natural. Puke is... What is that? This is natural. But this is swearing. This is not swearing. In Polish it's swearing. Puke, wiecie, no puke to jest cipka. No to tak jakby powiedziała, o cipka, bo coś mi spadło, nie? Don't talk to this like that. But you're saying like it this. It was accident. Yeah, but this is your habit, you know. That's what you're doing, you know, like daily basic. Vaga is dry. Mm. Very dry. You like? No, I'm not dry, I'm very wet. Again? Maybe, yeah. Jeez. Lecimy dalej. Oj, I'm so hungry. Danuta? Danuta Rorat. Tak jest. Dzięki za pytanie, Danuta. Danuta. Cudny odcinek jak zawsze. Ja mam pytanie, czy wyspa Mindanao też jest atrakcyjna, bo bardzo mało albo wcale o niej nikt nie mówi, a to duża wyspa. What is it? It's about Mindanao, if it's very, it's a nice island. I've never been there. I've been there. Where is it? Ja byłem na Mindanao, ale to była tylko tydzień czasu i przejechałem autobusem trochę północnego wybrzeża, później byłem tydzień czasu w mieście Dipolog. Więc też tak naprawdę no niewiele zobaczyłem. No ale z tego co widziałem na jakichś, nie wiem, innych vlogach albo zdjęciach, to Mindanao jest bardzo piękną, największą, to jest
Mindanao is the biggest island on the Philippines, yeah? It's bigger than Luzon. I think Mindanao is bigger. Chyba Mindanao to jest największa wyspa na Filipinach w ogóle, możecie sobie sprawdzić. I jest przepiękna, jest dużo wodospadów, dużo ustronnych miejsc. No miasta jak to miasta, są wiadomo syfiaste i nie polecam miast, ale warto by było zwiedzić całe Mindanao, może się kiedyś wybierzemy na Mindanao. Na Mindanao jest taki problem, że jest tam ta terrorystyczna muzułmańska organizacja Abu Sayyaf. The biggest terrorist is here. Tak, ale i tak największym terrorystą na Filipinach jest Antek, nie? Jakbyście nie wiedzieli. Także Abu Sayyaf przy Antku to są słabi. Ale trwa tam regularna wojna z wojskiem filipińskim na południu Mindanao. Jest stan wojenny, cały czas tam walczą. Zdarzają się uprowadzenia turystów z zagranicy dla okupu. No także nie jest tam bezpiecznie i nawet na północy tej wyspy w Dipolog, jak ja tam byłem parę lat temu, to normalnym były patrole wojskowe czy też policyjne z długą bronią po mieście chodzili. To się nie zdarza, nie zdarza się tutaj i często były checkpointy takie na zasadzie, że zatrzymywali ruch na ulicy i kontrolowali, sprawdzali po prostu, czy nie przewozicie broni. Także sprawdzali, trzepali trajcykle, trzepali samochody, motory, czy ktoś nie ma broni palnej przy sobie. No ale na pewno warto by było zwiedzić Mindanao, jak i każdą filipińską wyspę, nie? Bo to są no, piękne miejsca. Każda wyspa ma coś fajnego, można znaleźć dla siebie, myślę. Także warto zwiedzać Filipiny. I nie tylko te bardzo turystyczne miejscówki, bo według mnie, wiecie, no tak szczerze to by było ostatnie miejsce, które tak naprawdę chciałbym zwiedzić, nie? No, fakt, że zacząłem od Sikihor, które jest turystyczne, ale po prostu zacząłem od Sikihor, bo znałem Sikihor i wiedziałem, że tam jest wszystko, co mi się powiedzmy podoba, tak? Czyli ładne plaże białe, klify ładne plaże pod klifami, świetne nurkowanie, wodospady rzeki, czyli jakby Filipiny w pigułce na jednej niedużej wyspie. Ale może kiedyś się wybierzemy na Mindanao. Ja bym bardzo chciał i szczególnie bym chciał właśnie na tą najgorszą część pojechać, czyli wyspy Sulu, całe południe Mindanao, gdzie jest dużo małych wysp i wysepek. Bo to myślę, żeby było spoko. Paulina P. Tak jest. She heard that you say once that let's go back home make a daughter in one vlog. You remember this? Marika raz powiedziała w vlogu, żebyśmy wracali. Czekajcie, sprawdzę, czy jest ok. Żebyśmy wrócili do domu robić córeczkę. I pytanie od Pauliny jest takie, pozdrawiamy Paulina. Czy planujemy więcej dzieci? Jak wygląda opieka nad dziećmi na Filipinach? Czy to obowiązek matki, czy obojga rodziców? Czy używacie wózka, czy może chusty? Albo are we czegoś making innego. Daughter? Are we making daughter? You don't like daughter. Why you don't like daughter? You know. You don't like daughter. Wiecie, no córki według mnie są bardziej stresujące później dla ojca. You don't nie? like daughter and Calix don't like sister. Tak samo Calix powiedział, że nie chce mieć siostry, bo za dużo by musiał tych rękoczynów przeprowadzać. Także wspólnie z Calixem ustaliliśmy, że nie może być córki i siostry. I don't know with Antonio. Nie planujemy na razie, nie planujemy dziecka, tak? Nie planujemy drugiego dziecka. We don't know, guys, but as of now, we don't have plan to make a daughter or baby. We don't know, but if it will happen, what we can do, right? Jak się wydarzy, no to oczywiście będziemy mieli. Jak wygląda, how it looks the daughter? Take care of the children in the Philippines? Mainly the woman take care of the children, yeah? Because man is working, yeah? Mm. Przeważnie kobieta zajmuje się dziećmi i domem, bo faceci pracują. No i z reguły filipińskie rodziny są wielodzietne, także ta kobieta ma naprawdę dużo zajęcia. Ja widzę po Marikar, że ona cały czas się zajmuje Antkiem i naprawdę czasami ma tego dość. Ja się z nim oczywiście pobawię czasami, ale ja też bardzo dużo pracuję i
no nie mam dużo czasu. Poza tym on jest jeszcze też w takim wieku, że bardziej mu jest mama potrzebna niż tata. Jak trochę podrośnie jeszcze, będzie bardziej potrzebował taty, to wtedy myślę, że będziemy więcej czasu razem spędzać i Marikar będzie miała... How many left? Almost finished. Marikar będzie miała więcej czasu dla siebie wtedy. Oh my God, I'm dying here. No. Także, no, jesteśmy już głodni. Bo wiecie, jak jest rodzina wielodzietna, są zawsze siostry, kuzynki, kuzyni, wujkowie, ciocie, babcie, my mieszkamy z dala od rodziny, także tak naprawdę nie mamy nikogo, kto by nam pomógł, komu możemy podrzucić Antka i kto by się nim zajął. Tak jak byliśmy na przykład odwiedzić jej rodzinę tam w lagunie, no to siostry się z nim bawiły, nosiły go. You know, they even stay sometimes with your sisters, with the other kids there. Tam było więcej dzieci, także on nawet też, wiecie, był tak zajęty, że nawet czasami nie zauważał, że my gdzieś poszliśmy sami. No i nie było nas dwie godziny. You know, sometimes it was like we was 2 hours outside without him, yeah? No problem. No, ale po prostu, no tu nie mamy tej rodziny i musimy sobie sami dawać radę. Jak Filipiny produkują energię elektryczną? Pytanie od Mariusza Puszkiewicza. To już było. Odpowiedziałem na to wcześniej. The last questions, babe. You read it. What? Alexander. Alexander A. Jak Filipinci? I don't understand. How you handle with typhoons and the earthquakes? And if there is like safe place from this in the Philippines? There is like evacuation centers for that, you know. As of now, I don't experience earthquake yet in my life, you know, but mainly the typhoon. The typhoon, you know, like in my place in Laguna, we only have like, for example, flood, like little flood, and that's all for the typhoon, you know, like. Yeah, but when there is flood, mainly your house is flooded always. Yeah, yeah? But thankfully, we don't experience like, you know, like falling trees or whatever, like remove the roof, no. Wiecie, Filipiny są naprawdę bardzo duże, nie? I rozłożone na jakiejś tam przestrzeni, więc nawet jak przechodzi tajfun, to on jest w stanie tylko uszkodzić małą część Filipin, no i po prostu to już jest losowo, no jak wypadnie, tak ten tajfun przeleci, albo się gdzieś zatrzyma, albo przejdzie przez całe, ale no z reguły po prostu tajfun idzie w poprzek Filipin, bo tajfuny idą od oceanu, od wschodu na zachód i wtedy są miejsca, no nieraz naprawdę bardzo zaorane tajfunem, a są miejsca takie, gdzie tylko pada deszcz i jest brzydka pogoda, no i my zazwyczaj tego drugiego doświadczaliśmy. U Marikar, jak jest tajfun, no to z reguły zalewa im dom, bo ta serafa, która płynie u nich za domem, to wylewa po prostu, bo za dużo wody, są zbyt silne opady deszczu, jest za dużo wody i to się nie mieści i wlewa im się do domu. Także później mają sprzątanie zawsze. But the earthquake, once you feel, yeah, on Sikihor? You feel the earthquake once, you told me that. No, it wasn't in Sikihor, it was in Laguna. Ah, yeah? Okay. Yeah, but you know, like first time, like I felt like just dizzy, but I saw the wall like move, you know. But very, you know, like short, like seconds. You know? Seconds, eh? Yeah. No, no to. It came from Batangas. Oh, okay. No, but tak, bo tam jest wulkan. Yeah, yeah. Tal volcano. Tal volcano, yeah. It came from the. Tam mają wulkan i Laguna jest niedaleko tego Batangas, w linii prostej to może 50 km czy 60, no więc czuła trzęsienie ziemi raz w domu. Na Sikihor było podobno trzęsienie ziemi i to w czasie, gdy ja tam mieszkałem, nie wiem, ja tego nie czułem, ale w domu, w którym wynajmowaliśmy, zawaliła się część muru. Yeah, we finish. Więc wiecie, no nie jest to jakoś, przynajmniej do tej pory nie doświadczyliśmy jakiegoś drastycznej działalności wulkanicznej, ani trzęsień ziemi, ani tajfunów podczas mojego pobytu tutaj 5-letniego i Marikar podczas jej życia 30-letniego na Filipinach.
Parę lat temu byłem na wyspie Kamigen, która jest jednym jakby wulkanem praktycznie, można powiedzieć. I ten wulkan jest aktywny cały czas. I w latach 40. albo 50. ten wulkan wybuchł w nocy. I ponad chyba 2000 ludzi zginęło, wiecie. Tych, którzy mieszkali blisko wulkanu, pod wulkanem, w jakichś domkach w dżungli. No po prostu zginęli w nocy podczas snu, no reszta uciekła. Także no zdarzają się takie rzeczy i trzeba na to uważać. Wulkany są monitorowane w jakiś sposób, są tam te stacje takie diagnostyczne, chciałbym powiedzieć, no do wykrywania tej aktywności wulkanicznej, bo nawet ja byłem na tym wulkanie na Kamigen. Wyszedłem na wierzchołek i jak schodziliśmy, to przechodziliśmy koło takich kilku punktów i pytałem się przewodnika, co to jest, i on mi powiedział, że to są właśnie te stacje. I też Filipiny mają system ostrzegania jakiś tam przed tajfunami i przed tsunami. You know, there is like the sensors for typhoons and tsunami in the sea. Także mają też w morzu, w niektórych miejscach takie boje, które mają wykrywać tsunami i tajfuny, no i jest system powiadamiania ludności poprzez sieć komórkową, także nieraz ja dostaję powiadomienia na moją filipińską komórkę SMS-ami i nawet nie są to SMS-y, bo czasami przychodzi takie powiadomienie, wiecie, z sygnałem, którego nie trzeba otwierać, ono się samo wyświetla po prostu, że uważajcie, bo są silne opady deszczu tu i tu i mogą być schodzić te takie lawiny błotne jakby, tak? Czyli ziemia może gdzieś zjechać, no bo wiecie, jak jest wyspa wulkaniczna ze skały, później to jest pokryte ziemią, no to jak popada dużo wody, ta ziemia namoknie, to może zjechać, tak? I tak samo jest właśnie z tajfunami, z jakimiś silnymi deszczami, z trzęsieniami ziemi. To wszystko, ludzie są ostrzegani przez telefonię komórkową, no i wiadomo, w mediach też o tym trąbią, także nie jest też tak, że się o tym nie mówi i ludzie nie są powiadamiani. O kurde, chyba zrobimy, dobrnęliśmy do końca, 29 pytań. Ja już jestem zmęczony, nie? Jestem zmęczony od gadania. Bardzo boli. Czuję, że nawet, nie wiem, żuchwę mam zmęczoną. Bardzo boli? Nie boli, ale czuję, że zmęczoną mam twarz. Jesteśmy głodni. Jesteśmy głodni. Bardzo głodny. Jedziemy jeść. Jedziemy coś zjeść. Także... Oh God damn. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy wam za wszystkie komentarze. Wiecie, za możliwość takiej interakcji z wami. Bardzo dziękujemy oczywiście za subskrypcję, za wszelką pomoc w rozwijaniu kanału. Przepraszam. Bo jeszcze mnie hepie po piwie. Także wielkie, wielkie dzięki wszystkim, którzy nam dobrze życzą i w jakikolwiek sposób pomagają. Serdecznie, szczerze bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. No i co, no do zobaczenia w innych vlogach. No i dziękujemy za te subskrypcje wszystkie, bo tak naprawdę nie podziękowaliśmy do tej pory, a już jest ponad 20 tysięcy. Także był duży skok, powiedzmy, subskrypcyjny zrobiony. Myślę też, że w dużej mierze dzięki temu Adamowi z Kambodży, bo on nas tam polecił w jednym filmie, on miał dużo subskrybentów, także jeszcze raz dzięki Adam za to. Raport z państwa środka, a teraz chyba jest raport z Kambodży, tak mi się wydaje, że nazwa kanału. Dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy nie podzielę tego na dwa odcinki, bo po prostu no jak wyjdzie 2 godziny, no to nie, to już będzie przesada. No tak do godziny to myślę, że Q&A jeszcze można obejrzeć, ale 2 godziny za jednym razem to jest przegięcie, nie? Także może podzielimy to na dwie tury, zobaczymy. What's yours? Dziękuję. Jestem głodna. Ja też jestem głodny.